Od 2015 roku, od września, działa przy Łosickim Domu Kultury Zespół Pieśni Tańca Ziemi Łosickiej, który skupia pokolenia, tak można powiedzieć, bo zaczynaliśmy od starszej grupy, od grupy śpiewaczej wraz z kapelą. To były początki Zespołu Pieśni i Tańca. Pomysł zrodził się już dawno w głowie byłego dyrektora Łosickiego Domu Kultury Mirosława Odoszewskiego, a teraz ówczesnego kierownika artystycznego naszego zespołu. On sobie tak żył kilka lat swoim życiem, bo mieliśmy problem z naborem do Zespołu Pieśni i Tańca, aż w końcu przy realizacji projektu transgranicznego udało nam się stworzyć zespół ludowy. I tu muszę Państwa zaskoczyć, bo na kanwie troszeczkę chóru parafialnego, bo akurat właśnie z uczestników chóru powstał zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej. Tak sobie działamy od września 2015 roku. Działamy, ale rozwijamy się twórczo, bo z 20 osób w zespole w tej chwili już mamy ponad 40. I tak jak mówiłam, że Zespół Pieśni i Tańca łączy pokolenia, to jest prawda, bo do naszej dorosłej już ekipy dołączyła 12 maluchów. To są dzieciaki w wieku od 6 do 12 lat. To jest nasz nowy narybek. Mam nadzieję, że będzie się wspaniale rozwijał, oczywiście pod naszym też okiem. Ja pochodzę w ogóle z rodziny takiej śpiewającej. Moi rodzice śpiewali, moi dziadkowie śpiewali. Wiadomo, jak się pochodzi ze wsi, to praca w polu, która była bardzo ciężką pracą. Teraz to troszeczkę wygląda inaczej. Nie mówię, że jest lżej, ale jest inaczej. Kiedyś nie było tylu maszyn. My, tatuś, który kosił zboże, gdzie to zboże później trzeba było zestawić, gdzie trzeba było dużo pracować, długo pracować. Ja nie pamiętam takich dni, żebyśmy my nie śpiewali przy tym. To tak jak prozaicznie, gdzieś tam w tych naszych lekturach jest, że chłopi szli na pola, śpiewali. Tak samo ja tak pamiętam swoje dzieciństwo. W zespole jestem od początku. Jest to dla mnie hobby, przyjemność, odskocznia od życia codziennego. Muzyka ludowa, dla mnie cała ta oprawa ludowa to jest coś, w czym ja się wychowałam. Dlatego ja sobie nie wyobrażam, że może być inaczej, że można tego nie robić, tak? I cieszę się niesamowicie, że udało mi się właśnie wstąpić do zespołu ludowego, który dalej przekazuje tą tradycję, którą ja również chciałabym, żeby moje dzieci przekazywały dalej swoim dzieciom. To są teksty proste, zwykłe, szczere, o codzienności, o prostych ludziach i przede wszystkim przypominają nam naprawdę o świetnych czasach, kiedy ludzie naprawdę mieli czas na wszystko. Dziś tego czasu nie ma. Mamy przebogate repertuar, bo kiedyś pan Tadeusz Banaś, który prowadził Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, dawno temu, to lata 80., 70., zostawił po sobie taką spuściznę w postaci właśnie nut i pieśni ludowych. Ale my nie jesteśmy takim stricte zamkniętym w ludowości swojej. My troszeczkę inaczej, my troszeczkę ewoluujemy i wprowadzamy do swojego repertuaru taką żywszą, nowoczesną nutę. I myślę, że tym się właśnie wyróżniamy. Tańczymy tańce ludowe, tutaj nasze podlaskie, dzięki wspaniałym instruktorom, Weronice i Waldkowi, którzy tworzą klimat na próbach fantastyczny. Czujemy się naprawdę jedną wielką rodziną i to nie mówię na wyrost, tylko taka jest prawda. Oprócz tego, że właśnie uczą nas, instruują. Zresztą gdzieś tam te nasze tańce przecież mają rodowód tutaj z naszych najbliższych okolic i z Łeską Woku. Myślę, nasze babcie, nasze mamy oglądają, zresztą my także czujemy się w tym, gdzieś te rytmy w naszej krwi są, ale właśnie na próbach stworzenie takiego klimatu bardzo serdecznego, bardzo sympatycznego. Jeżeli chodzi o inspirację, to przede wszystkim dla nas główną bazą jest aranż i piosenka przygotowana przez grupę śpiewaczą. I my do tego dostosowujemy całą resztę, czyli oprawę taneczną. Staramy się zgrać nasze możliwości z tym, czego od nas wymagają. Mówię tutaj o naszym dyrektorze artystycznym. Pożyczaliśmy stroje ludowe z Zespołu Pieśni Tańca Biawena z Białej Podlaskiej.
Później stwierdziliśmy, że nie możemy tak występować, bo musimy jakoś jednakowo wyglądać i stąd się zrodził u naszej członkini zespołu pomysł, żeby z pasiaków, które gdzieś tam nasze babcie miały na łóżkach, na ścianach wisiały, żeby właśnie taki apel do społeczeństwa wystosować, żeby nam te pasiaki przynosiły. I tak właśnie były te nasze pierwsze stroje z uszytych pasiaków. Ja nie sądziłam, że będę kiedyś tańczyła tańce ludowe. I nie sądziłam, że będę miała przyjemność pracowania z ludźmi no, trochę starszymi ode mnie. I okazało się to fantastyczną opcją. I ja sobie teraz nie wyobrażam życia bez tańca ludowego. I celem, myślę, takim trochę nieoczywistym jest jednak przyjemność też spotykania się na próbach i obcowania z tymi ludźmi, bo każdy wnosi coś od siebie fajnego. I tak, to jest ciekawe doświadczenie.